powitali przedstawicieli mistrzów Polski, aktualnych mistrzów Polski, pana trenera. Także kibicom dzisiejsza frekwencja wyniosła 22 021 osób. To, co się działo na trybunach, sami Państwo widzieliście, także nawet nie będziemy do tego jak gdyby komentować szczerze. Dziękujemy po prostu bardzo, że byliście z nami i że wspólnie mogliśmy po ostatnim gwizdku świętować. Jeżeli chodzi o porządek konferencji, poprosimy trenera o podsumowanie spotkania, natomiast jeżeli chodzi o zawodników, już o takie podsumowanie prosić nie będziemy. Będziemy czekać od razu na Państwa pytania. Trenerze, poproszę o podsumowanie. Dobry wieczór. No, ja może do całego spotkania mówić nie będę, bo nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. Przede wszystkim chciałbym rozpocząć od podziękowań. Nie chciałbym tutaj nikogo pominąć, ale na pewno wielkie podziękowania przede wszystkim, jeżeli jestem pierwszy po przygłosie, to dla mojej żony i dla mojej rodziny, bo to jest też dla nich. Wiele dla mnie poświęcają, wiele wspólnie przeżyliśmy i dzisiaj to jest nasza wspólna nagroda i niesamowicie się cieszę. Wielkie podziękowania dla drużyny i gratulacje i dla sztabu szkoleniowego, bo to, czego ci ludzie dokonali w tym roku, to jest nieprawdopodobna rzecz. Cały czas mieli w sobie wiarę, mieli w sobie odwagę, mieli w sobie pasję i spokój, i konsekwencje, i do końca wierzyli, że jesteśmy w stanie to zrobić. Teraz tak jak patrzę na pana Jurka, to od razu chcę powiedzieć, że 34 konferencje, ani razu nie użyte stwierdzenie, że gramy o Mistrzostwo Polski. Nie można zrobić Mistrzostwo Polski. Można, no. Także z tego się na pewno bardzo cieszymy. Podziękowania oczywiście w stronę naszej Rady Nadzorczej, akcjonariuszy, prezesa, dyrektora sportowego i tutaj no nie sposób wspomnieć, że oczywiście więcej osób zdecydowało o tym, że na tym stanowisku się pojawiłem, ale no, Łukasz niewątpliwie uwierzył miłego, sympatycznego, skromnego trenera z rezerw Jagiellonii, który nie osiągał specjalnie wybitnych wyników, ale coś takiego miałem widocznie w sobie, że mi zaufał i przekonał ludzi w klubie do tego, że warto dać mi szansę i dzisiaj wszyscy możemy z tej okazji świętować. Wielkie podziękowania i też gratulacje dla kibiców. Przyjechałem do Białegostoku w 2017 roku i wiele przeżyłem tutaj momentów. I tych bardzo fajnych, i tych też słabszych. Ale znam tych ludzi też osobiście i wiem, co dla nich znaczy Jagiellonia i wiem, co znaczy dla nich pierwsze historyczne Mistrzostwo Polski. Cieszę się, że zrobiliśmy to też dla tych ludzi, dla których ta Jagiellonia jest czymś po prostu najważniejszym w życiu i niezależnie od tego, w jakiej lidze gra i jakie miejsce zajmuje, to oni zawsze są z nią i kochają ją nad życie i cieszę się, że dzisiaj też mają swoje chwile radości, bo ona to po prostu zasłużyli. Chyba tyle. Jedna rzecz tylko taka osobista też. No wiemy te rozstrzygnięcia, co dały w konsekwencji dla mojego przyjaciela, dla Dawida i dla Warty Poznań. Szczerze powiem Państwu, pierwszy raz w życiu nie wiedziałem, jak się mam zachować, bo po naszej stronie ogromna euforia i radość i no niebywałe osiągnięcie, a po drugiej no niesamowite smutek i rozpacz. Na pewno idealnym scenariuszem dla mnie było to, że my jesteśmy mistrzem Polski, a Dawid finalnie się utrzymuje. Niestety tak się nie stało na Warty, ale ja wierzę w to, że wrócą po tej sytuacji silniejsi i sobie poradzą, bo to są dobrzy ludzie i po prostu tak czasami w życiu jest, że tak się losy nasze toczą. Także chyba ja tyle i już oddaję głos zawodnikom. Dziękuję bardzo. Dziękuję trenerze, a ja poproszę od razu Państwa o zadawanie pytań. Mamy mikrofony na sali, także proszę zgłaszać, wierzę. Już trener wszystko powiedzie, panie Jurku. Ja tylko chciałem powiedzieć, że dziękuję za to, co powiedziałem. Trenerze, niezależnie co dalej będzie się działo w pana życiu zawodowym i
tak dalej, aby to było pasmo sukcesu nieustające regionalne. Stał się pan w bardzo krótkim czasie, przepraszam, że użyję tego sformułowania, no-name'em trenerskim, legendą Jagiellonii Białystok i mistrzem Polski. Błyskawicznie pan dojrzał. Jak to, jak pan to czuje? No mi tym ciężko to opisać w ogóle słowami. To jest tak, tak niesamowite uczucie, to co powiedziałem. Ja jestem tu już trochę i wiem, co to znaczyło dla tego miasta, co to znaczyło dla tych ludzi. Tak naprawdę dwa razy być o włos, tak? Potem gramy też finał Pucharu Polski, też jesteśmy o włos. I to zawsze jesteś tak blisko, ale mimo wszystko tego nie masz. Klub ma piękną, długą historię i pierwsze historyczne mistrzostwo Polski zawsze będzie pierwszym historycznym mistrzostwem Polski. I jakbyśmy tego nie mówili, jakbyśmy tego nie opisywali, zawsze dzisiaj przeszliśmy do historii. I to jest niesamowite, że zapewniliśmy sobie dzisiaj wszyscy po prostu w Białymstoku i w klubie Jagiellonia, bo jest to nieśmiertelność. Dziękuję. Antoni Filewicz, Weszłokłon. Teraz patrzę na ciebie, widzę gościa, który ma łzy w oczach. Chcę usłyszeć kilka słów od ciebie, bo dla mnie ty musisz w tym momencie przeżywać coś niezwykłego i ja chciałbym chociaż przez chwilę być tego częścią. Sprzedaj mi tego odrobinę. Ja myślę, że jeśli całe te emocje się na pewno gdzieś tam budują u mnie, ale no nie ukrywam, jestem pewnie jeden z najszczęśliwszym człowiekiem teraz w całej Polsce. Nie ukrywajmy, no bo długo na to pracowałem i przede wszystkim to chciałem podziękować dla sztabu, dla trenera, bo po pierwszym kolejce 3-0 na Rakowie, to oni uwierzyli w nas, że my jesteśmy dobre zawodnicy, to, że jednak potrafimy grać i jesteśmy dobrymi zawodnikami. Także dziękuję trenerze za to, co daliście dla nas i myślę, że odpłaciliśmy to z pełna dla trenera i całego. Jeszcze bramka w takim meczu teraz. Na sam film nam zostawiłem. No, gadaliśmy wczoraj z trenerem. Pierwszy go w sezonie. Gadaliśmy wczoraj z trenerem. Ogólnie byłem takiego zdania, że jeżeli mam być to ten sezon, gdzie mi szło osobą, bo w każdym sezonie strzelałem bramkę, a tu nie mogłem strzelić. Ale wczoraj udało się mi ze stałego fragmentu strzelić na treningu i żartowaliśmy z trenerem sobie, że no, może jednak. Ja powiedziałem trenerowi, że w pierwszym mecie jego strzeliłem bramkę na 1-0 i że to był bardzo ważny bramka dla trenera. A trener mi powiedział, że ale jutro dla mnie twoja bramka będzie też ważna. Także nie musiałem długo gadać, piłka mi spadła na głowę i fajnie, że się udało. Ale ciekawa była sytuacja z tym golem, bo rozegrałeś kapitalnie rzut wolny. Nimas miał sytuację sam na sam. Ja widziałem twoją reakcję. Kurde, mogłem mieć taką asystę, ale tak musiało być. Ta piłka nie mogła wpaść do bramki po stronie Maza, tylko wyjść na rzut rożny. I wtedy ty mogłeś strzelić bramkę, no tak po prostu musiało być, tak gdzieś tam zapisane zostało. No. I bez celowo tego nie strzelił. Nie wiem, nie. Fajnie, że Hecos też, że udało się mu strzelić. Maro piękna asysta, no chyba król asyst. Myślałem, że cię dogonię, ale niestety nie udało się. Nie, cześć mi się pilo, naprawdę. Już trenerowi mówiłem, że jestem doświadczony zawodnikiem, ale coraz mniej mam treningów w swoim życiu, także doceniam każdy trening, no i jak nie wygrywam na treningu, to jestem mega wkurzony. Czasami jak dziecko się zachowuje, ale niestety ambicje mi cały czas wychodzą na pierwszy plan. Paweł Mański, Polski Radio 24.pl. Panowie, ja tak może nie dziennikarsko, tylko bardziej kibicowsko, bo pół życia kibicuję temu klubowi, no i nie wierzyłem, że w takiej chwili, kiedy się dożyjemy, to zrobiliście. Także bardzo wam za to dziękuję. Trenerze, mówił pan o tym, że rok temu przyszedł trener młody, sympatyczny i z rezerw. No i gdyby wtedy, przed Wielkanocą, kiedy pan obejmował tę drużynę, ktoś by mi powiedział, że ten trener rok później zrobi Mistrzostwo Polski, to ja bym go odesłał pewnie do jakiegoś specjalisty, a to się udało. Także nie mam czapki, inaczej bym zdjął, bo czapki z głów naprawdę. Panowie, Taras, jesteś legendą już tego klubu, naprawdę wspaniała dekada. Ja też się cieszę, że to właśnie ty jesteś kapitanem w tym momencie, bo uważam, że no, tą dekadą pokazałeś swoje zaangażowanie i jesteś już no, prawdziwą legendą i prawdziwym kapitanem. Tobie też
wielkie dzięki za to, co robiłeś. I Dominik, na końcu mówię, ale wcale nie traktuj tego, jak że jesteś tutaj najmniej ważny, bo oczywiście wspaniały sezon i też byłeś pierwszą osobą, która mi powiedziała przed rundą wiosenną, że walczycie o mistrzostwo, kiedy rozmawialiśmy. Ja się wtedy trochę zdziwiłem, że no, wysoko mierzysz, ale dzisiaj pokazaliście, że naprawdę miałeś rację. I ja nie chcę o nic wielkiego pytać, zapytam więc o plany na wakacje Tarasa i Dominika, dlatego że no już bodajże 29 maja selekcjoner Probierz ogłasza kadrę. Ty, Dominik, się znalazłeś chyba w kadrze młodzieżowej i trochę mnie to martwi. Nie wiem, czy to oznacza, że nie pojedziesz na Euro? Nie wiem, czekam na powołania, będę śledził i zobaczymy. No, ja zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, dałem z siebie, myślę, że 100%, żeby pojechać na Euro, a finalnie decyzja należy do trenera. Jeśli się nie znajdę, to będę jeszcze ciężej pracował, żeby pojechać następnym razem, tak? A jeśli się znajdę, to będę na pewno bardzo, bardzo szczęśliwy. No jeszcze do Tarasa, bo powrót po 6 latach do reprezentacji. Czyli co, dobry mecz z Wają, teraz Mistrzostwo Polski, czyli następnym krokiem, jak rozumiem, Euro. To ja tylko dodam, że złapałem trenera Probierza i pytam to teraz na Euro i tak próbujesz mi tak tylko poklepać. Zmodliłeś, tak? Dajcie poświętować z kibicami, a to co będzie, zobaczymy. No, na wszystko wola Boża jest i zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli na to zapracowałem, to pojadę tam. Jeżeli nie zapracowałem, to nie pojadę. Także odpuśćcie już nas, bo już chcemy się świętować, jechać do kibiców. Wiem, że macie jeszcze mnóstwo pytań, ale... My w sumie też chcemy, także ja już... Także no to zapraszam wszystkich na... Panie Jurko, do Dominika. Wy już nie pytacie, jutro się zobaczymy. Dominik, posiedział obok ciebie człowiek, który 10 lat w tym klubie czekał na mistrza Polski. Ty przyszedłeś i w ciągu roku tego mistrza Polski zrobiłeś. No. Znakomicie. No tak, nic tylko się cieszyć. No, rok temu byłem w pierwszej lidze, teraz jestem mistrzem Polski i to pokazuje, jak piłka jest przewrotna i jak ciężką pracą, gdzie ciężką pracą można dojść i bardzo, bardzo się z tego cieszę i tyle. To jeszcze tylko dopytam, czy wyobrażałeś sobie taki scenariusz, że to, że mistrz Polski tak, ale że z takimi liczbami kończy ten sezon, to fantastyczne coś. Trudno byłoby sobie też to wyobrazić. Przychodzi zawodnik właśnie z niższej ligi i kończy jak lider prawdziwy tej drużyny, 19-latek. No, na początku na pewno skłamałbym, jeśli powiedział, że wyobrażałem sobie takie liczby, ale z perspektywy sezonu uważam, że mogłem mieć jeszcze lepsze. I tyle. I na pewno teraz jest czas na świętowanie, ale też przyjdzie czas na analizę całego sezonu i myślę, że z perspektywy całego sezonu naprawdę te liczby mogły być jeszcze lepsze, ale cieszę się, co jest tu i teraz. Cieszę się, że wygraliśmy ten mecz, jesteśmy mistrzami Polski i idziemy świętować. Amen.